13 września przy niemal bezchmurnym niebie wodzisławianie pożegnali tegoroczne lato. Na wodzisławskim rynku okazji do dobrej zabawy dla młodszych i starszych nie brakowało. Miłośnicy militariów mogli na przykład zajrzeć do wnętrza wozu bojowego używanego przez polskie wojsko na misjach zagranicznych. Honkery w Wojsku Polskim, szczególnie Skorpiony, były robione z wersji cywilnych. Także można powiedzieć, to jest oryginalny. I wyście go przerabiali własnymi siłami? Tak, tak. Ile to trwało i jak to wyglądała ta praca? On był rozebrany do zera, można powiedzieć. Do każdej śrubki, no, prawie pół roku. Dla tych, którzy zamiast siedzieć w wozie, wolą wziąć broń w własne ręce i troszeczkę postrzelać, przygotowano specjalną strzelnicę. Z kolei ci, którzy z bronią palną nie chcieli mieć nic wspólnego, mogli przenieść się w świat elfów i skrzatów i zmierzyć się z nimi w pojedynkach na miecze czy strzały. Jako Grupa Inicjatyw Twórczych zostaliśmy zaproszeni do współtworzenia właśnie tej imprezy i robimy to, co potrafimy najlepiej, tak? Czyli przenosimy się do innego świata razem z naszymi tutaj podopiecznymi, przenosimy się do świata niby z Władcy Pierścieni i jak widać strzelamy z łuków, walczymy na miecze, kręcimy pojkami, czyli tak zwana żonglerka, chodzimy po linie, no i staramy się, żeby dzieciaki bawiły się jak najlepiej. I do tego się przebieramy, jak widać, z włosami, które wchodzą wszędzie, na przykład do ust. Poza typowo bojowymi atrakcjami, podczas wodzisławskiego pożegnania lata można było również odrobinę się poruszać przy płynących ze sceny dźwiękach. Okazję oczywiście najpełniej wykorzystali najmłodsi, którzy niemal przy każdej nadarzającej się okazji oddawali się muzycznym drygom, a wszystkie te atrakcje przy wsparciu Urzędu Miasta przygotowali członkowie grupy Młodzi dla Kultury, działającej w Wodzisławiu od blisko roku. Nastawiliśmy się na różnorodność muzyczną, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie. Impreza jest organizowana głównie dla młodych ludzi, ale jak widzimy tutaj za Państwem giełdę muzyczną, później wioskę Fantazy. Również Stowarzyszenie Baszta przygotowało wiele atrakcji i ogródek piwny. To właśnie grupa tych młodych ludzi doprowadziła do tego, że w Wodzisławiu Śląskim reaktywowany został zwyczaj hucznego żegnania lata. Bardzo pomogło nam Wodzisławskie Centrum Kultury, które zorganizowało zebranie rok temu w październiku. Zebrała się grupa młodych ludzi, którzy chcieli coś zmienić, mieć jakiś wpływ na ofertę kulturalną miasta. I efektem tego jest ta impreza, ale również szereg innych, które zorganizowaliśmy wcześniej. Według zapowiedzi kolejne imprezy są już na etapie przygotowań. W tym roku po raz pierwszy w historii wodzisławianie mieli okazję poczuć na własnej skórze magię teatru na świeżym powietrzu. Wszystko za sprawą pierwszej edycji Wodzisławskiej Nocy Teatrów. Przez ponad 5 godzin miejsca takie jak chociażby wejście do Wodzisławskiego Urzędu Miasta zdecydowanie zmieniły swój charakter i stały się prawdziwymi scenami teatralnymi. No, Noc Teatrów, znaczy generalnie jakiś taki zlot teatrów od dawien łaził nam po głowie wśród aktorów Teatru Wodzisławskiej ulicy. Nawet pewnego roku Wodzisławskie Centrum Kultury też na zakończenie lata zrobiło, zaprosiło teatry, ale jakoś to nie miało takiego, nie chwyciło. I moja żona podpuściła, mówię do mnie, chodź, zrobimy, napiszemy projekt, załatwimy sprawę, zaprosimy gości z kilku z Polski, będzie dobrze. No i jako ruszyło, działamy. Na pierwszy ogień poszła dobrze znana wszystkim dzieciom bajka o czerwonym kapturku. Najmłodsi wodzisławianie z wielką uwagą śledzili losy kapturka, wilka, no i oczywiście babci. Teatrzyk mi się podobał, fajny był. No i nie chcę. Lubię czerwonego kapturka. Ja i jego przyjaciół. Oglądałem, fajne było przedstawienie. A o czym jest czerwony kapturek? O, że babcia była chora. I co dalej? Że wilk zjadł babcię. Sam pomysł? Ciekawa rzecz. Dlatego przyjechałyśmy zobaczyć, jak to jest zorganizowane i jak to będzie wyglądać. Świetna inicjatywa, zwłaszcza teatrzyk dla dzieci. Myślę, że to jest coś, z czym ludzie nie mają na co dzień do czynienia. Nie wszystkich też stać, żeby iść do teatru. Nie mają możliwości. W tej chwili to jest naprawdę fajna inicjatywa, żeby dzieciakom też pokazać, żeby zachęcić ich do korzystania z kultury, do takich możliwości, jakie daje miasto. Dawno temu żył sobie czerwony kapturek i
No i mama go wysłała do babci, bo babcia zachorowała i czerwony kapturek wędrował przez las i szedł i spotkał wilka. Na początku myślał, że wilk jest dobry, ale później powiedział wilkowi, gdzie mieszka babcia i wilk tam poszedł zjadł babcię. No i czerwony kapturek też tam przyszedł i wtedy wilk zjadł czerwonego kapturka. Fabuła bajki, jak widać, jest młodzieży dobrze znana, za to wykonanie niekoniecznie. Przedstawienie odbiegało bowiem od standardów scenicznych. W rolę bohaterów nie wcielali się bowiem aktorzy, a specjalnie do tego celu animowane kukiełki. Za ruch na scenie odpowiedzialny był pan Marcin Marzec. Żeby zostać aktorem lalkarzem, to trzeba studia skończyć. I te studia trwają 4 lata, są we Wrocławiu i w Białymstoku. Ja skończyłem we Wrocławiu szkołę, ale tam się tak stricte marionetkami nie nauczyłem grać. To w teatrze Arlekin w Łodzi przyjechał do nas David Syrotek ze Stanów Zjednoczonych i on nas nauczył operować tymi lalkami tak konkretnie. Bo marionetkami wcześniej umiałem grać, ale nie tak. A to bardziej praca czy bardziej pasja? Praca, zdecydowanie. To jest moja prywatna inicjatywa już teraz. Ja prowadzę właśnie taki prywatny teatr, mobilna scena marionetkowa, Teatr Barnaby, ale dopiero od niedawna, bo raptem od 2 miesięcy. I to są moje praktycznie jedne z pierwszych przedstawień. Jedne z pierwszych, co wcale nie znaczy, że mniej udane. Najmłodsza publiczność była oczarowana przedstawieniem, a dla samego artysty zaskoczeniem była formuła Wodzisławskiej Nocy Teatrów. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że robią właśnie takie rzeczy. Słyszałem, bo tutaj w sumie dzisiaj to działa na zasadzie teatru takiego ulicznego. Spotkałem się we Wrocławiu z czymś takim, w Łodzi też na trotuarcie występowałem tydzień temu. No ale w Wodzisławiu nie spodziewałem się, zadzwonił do mnie Witold i mówi: panie Marcinie, proszę przyjechać ze swoimi marionetkami, bo tu mamy taką noc teatrów. Ja mówię: dobrze, przyjadę, czemu nie? Fajnie, bardzo fajnie, dużo dzieci. Ja się nie spodziewałem, bo tutaj tak to w ogóle nie widać, żeby tutaj ktoś chodził. A na ten jeden moment tutaj nagle, ja nie wiem, jakieś 100 osób było na pewno, jak nie 200, ja nie liczyłem, ale było dużo. Frekwencja dopisała również na innych przedstawieniach w ramach Nocy Teatrów. Jesteśmy po pierwszym przedstawieniu Teatrze dla Dzieci. No to nie do końca jest ta sama ta widownia, która pójdzie teraz na następne przedstawienia, więc nie wiemy, jak to będzie. Na Teatr dla Dzieci przyszło dużo dzieci, bardzo się podobało. Myślę, że kolejne przedstawienia też będą się podobały i też będą miały swoją bogatą publiczność. A co do młodzieży? No właściwie dla młodzieży to robimy, bo już tam starszym osobom Teatr do Szczęścia nie jest. Najmłodsi teatru nie rozumią, więc taki typowy teatr, to co przedstawia Teatr Wodzisławskiej Ulicy czy Teatr Mariana Bednarka, to jest typowo dla młodzieży. No zobaczymy, myślę, że młodzież stanie na wysokości zadania i przyjdzie. Oczekiwania organizatorów zostały spełnione. Noc Teatrów najprawdopodobniej na stałe wpisze się w kalendarz wodzisławskich imprez kulturalnych. Doktorowi tak byłoby trudno porozumieć się z pacjentami. Nie znał naszego języka ani słowa. Znamy już wyniki głosowania na inwestycje realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy od 21 sierpnia. Wygrało 8 propozycji zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. To, z czego myślę wszyscy możemy być dumni, to frekwencja w tym pierwszym głosowaniu w ramach budżetu, ponieważ łącznie oddano ponad 4700 głosów i 8 projektów będzie realizowanych. Okazuje się, że mieszkańcy oddając głosy nie ograniczali się jedynie do projektów ściśle związanych z infrastrukturą miejską. W czołówce mamy modernizację obiektu sportowego, klubu sportowego w Zawadzie. Mamy takie projekty jak siłownia na wolnym powietrzu w szkole w Kokoszycach czy trasy rowerowe. Więc te 3 projekty pokazują, że naprawdę mówimy o różnych typach projektów. Wśród nich znajduje się także chociażby remont jednej drogi, ulicy Gawędy, czy projekty takie miękkie, kulturalne dla naszych zespołów. W tym przypadku jest to projekt Mirażu, Miraż Tańczy. Czyli dla każdego coś miłego. Teraz przed projektami kolejne etapy postępowania mającego w przyszłym roku wprowadzić je w życie.
Schemat naszych działań jest następujący. Inwestycje wszystkie, które zostały wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, ja wpiszę do projektu budżetu miasta na rok 2015. Ten projekt budżetu składam do 15 listopada. Następnie w grudniu odbędzie się głosowanie przez Radę Miasta tego budżetu. Oczywiście zakładamy, że skoro jest to budżet obywatelski, Rada Miasta nie będzie tu dokonywała żadnych zmian. W tym momencie dopiero będę mógł rozpocząć procedury związane z ogłaszaniem przetargów na te inwestycje. Najpierw środki muszą być w budżecie. Wszystkie inwestycje były planowane tak, aby można było je wykonać w ciągu jednego roku budżetowego, także do końca roku 2015 powinny zostać wykonane. I być może będzie cieszył się jeszcze większym powodzeniem. Wodzisławski Park Miejski może spełniać bardzo wiele różnych funkcji. To właśnie tu w miniony weekend odbyło się pierwsze spotkanie z wodzisławskimi legendami. Spotkanie, które przyjęło formę spektakli. Spektakli są właściwie dwa. Pierwszy to Zeflik, opowiada o utopcu, jego perypetiach w wodzisławskim utopcu. A drugi to jest o Konstancji, legendarnej postaci związanej z Wodzisławiem. I też jej tam życiu, co ją spotkało i tak dalej. Za przygotowanie przedstawień odpowiedzialne były Stowarzyszenie Baszta oraz Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Panie, które w ramach Uniwersytetu poszerzają swoje horyzonty, tym razem wzięły na warsztat opowieści poświęcone wodzisławskim podaniom. Pomysł taki tu się zrodził, że jeszcze nic takiego w Wodzisławie nie powstało, o naszych legendach, o mitach, o Zeflikach i o księżnej Konstancji i takiej, żeby to był międzypokoleniowy, żeby wszystkie pokolenia w tym wzięły udział. Dzieci, młodzież i starsi. Jak się Panią podoba? Bardzo nam się podoba. W ogóle żeśmy poszerzyli chyba nasze horyzonty, warsztaty i w ogóle żeśmy się dowiedzieli, jaka legenda jest Zeflikiem, bo ja tak przyznam się, że po łebkach tak coś tam znałam, no i o księżnej Konstancji. Jedna z opowieści dotyczy Konstancji, wywodzącej się z dynastii Piastów księżnej, która według podań cieszyła się ogromnymi względami mieszkańców średniowiecznego Wodzisławia. Konstancja urodziła się w Wodzisławiu, wyszła za mąż za księcia opolskiego, ale po jakimś czasie księciu się nie spodobała, bo po prostu nie urodziła mu potomka, więc odesłał ją do domu i żyła sobie tu szczęśliwie z powrotem ze swoją rodziną, z braćmi w Wodzisławiu. A ja dodam, że była postrzegana jako bardzo dobry człowiek. Przedstawienie opowiadające o jej perypetiach oparte zostało w dużej mierze o zachowane podania i istniejące w świadomości mieszkańców legendy. Przygotowania do spektaklu trwały ponad 3 miesiące. No próbujemy od czerwca. Od czerwca próbujemy cyklicznie, co tydzień próby teraz w ostatnim okresie. Było tego oczywiście więcej, bo taka kulminacja przygotowania głównie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Występy zarówno studentów, jak i aktorów Wodzisławskiego Teatru Ulicy bacznie obserwowali i młodsi, i starsi. Niedziela powinna jednak być taką atrakcyjną, żeby... Ja jestem spoza Wodzisławia, więc dla nas to jest taka atrakcja przyjechać tutaj i spędzić jakoś miło dzień z córką, z mężem. Tu jest niedaleko gdzieś plac zabaw, można się pobawić, fajnie posiedzieć. Cicho tu jest, jak nic nie ma, nic się nie dzieje. Tu jest niedaleko też scena, kaczki. No i jest tu fajnie. Według zapewnień organizatorów, niedzielna impreza w Parku Miejskim nie będzie ostatnią tego typu zorganizowaną we współpracy z Uniwersytetem. To jest nowy pomysł na tego typu imprezę, także no, myślę, że też się przyjmie, zobaczymy jak tam z tymi projektami dalej się uda pisać, dlatego że potrzebujemy też środki finansowe na właśnie stroje, na całą oprawę, to też potrzeba, stąd są pieniądze tutaj z Narodowego Funduszu Kultury. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że ta inicjatywa ma wielkie szanse na ciąg dalszy. A projekt Wodzisław legendą owiany i zabawą oczarowany, podobnie jak Wodzisławska Noc Teatru, finansowany był w głównej mierze przez Wodzisławskie Centrum Kultury. Tego wieczora przed zaśnięciem. Zanim zasnę, lubię, jak mnie